Słyszałam jej. Mówiłam, że to nie jest zabawka. Co to jest? To moje nowe trofeum. Było dla Amaru bardzo cenne. Nosił je na sznurku na szyi, żeby zawsze znajdowało się blisko jego serca. Ale znalazłaś sposób, żeby je ukraść. Musiałam. Wiesz może, co to jest? To koło szyfrowe. Zakodowana wiadomość. Tak. Skoro Amaru zadał sobie trud, by zaszyfrować tę wiadomość, musimy poznać jej treść. Daj zobaczyć. Może ten kod pozwoli nam znaleźć zalaną krainę zmarłych. Na Majańskim Krzyżu woda pochodzi z południa, które kojarzone jest z kolorem żółtym. Droga, góra, niebo, wschód – to wygląda obiecująco. Ustawiając symbole, znalazłam miejsce, o które może chodzić. Mówi ci to coś? Górska droga, podniebna droga, wschodnia góra? Tak. Amaru mieszkał w dzieciństwie ze swoją rodziną u podnóża wschodniej góry. Czyli bardzo dobrze znał te okolice. Co oznacza, że to dla niego świetne miejsce, żeby ukryć coś ważnego. Dam znać, jeśli się czegoś dowiem. Będę czekać. Symbol na środku przedstawia zalaną krainę zmarłych. Kiedy symbol piramidy znajduje się na samej górze, odkryte znaki przedstawiają, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, coś nowego, tego, który pisze ogień, drogę. Gdy kolor żółty wskazuje południe, odkryte znaki to droga, góra, niebo, wschód. Chodźmy, Lenich. Patrzcie na Betty! Aj, Justin Wolf! Przepraszam. Bist tun? Tak się zastanawiam. Mieszkasz tu od dawna? Tulaka linkustal, kintulikeuć bejo. W takim razie musiałeś mieć do czynienia z Amaru, kiedy był młodszy. Muainkaho lamaru? Am. Bej. Bej shanu sukun. Amaru nohoć sukun silil. Oli mate chutan. Hachach kubol. Tukatulalob hachut stutanob balob makaholanobi. Utstutan ukaholtikov balob wejokolkab bakpachtikova. Balesairi leu achimbalo. Jete lamaru ach. Czyli byli ze sobą blisko. Mate chupatikubao. Tulakal sukuncilob kubatelob wawaszkin. Bale le katulova sebukamul natikubao. Leolal hach utsubisikubao. A jak było z innymi? Am. Mishmak kupachta lusenat saltiob. Chen chabi luki mukultikob balob. Chen letiob ujohelob.
Tiantush u Takikubaob. Kryjówkę? Bej. Nakalukuchlobi. Sasten. Cokujuchtal. Biszkaczu jalikopti? Podniebna droga? Bejo. Ubelilkan. Am. Zamierzam ruszyć tą drogą. Domyślasz się może, gdzie mogę ją znaleźć? Am. Main wohel watsoka wiliki. Bale tu jok humpel with janon. Muchkaha kanakal. Huchesetal, kuntul chomak te kasho. Petable kuchilati al yuchulson, tsuman wahai. Mishbekin hachku satalob tulakali. Mama tujabil kinsili. Katakan, ut tutanob utikpaka dietel kuhasikuyol le satal olobo. Shalta la tu culpita.
que el patanol de la noche para que el que no jet Samaru no se ocupe esta ley. Vale, Martin, hat Bock zum Holding. So kim budi kachenzig walob, uchwenzig walob, kuja jale tulakach. Ma beibei talapati nanga kongo, tulakal bas umamar amaru, kachenki akar holding, junchi lob tulomsa, nazantama.
Nic dziwnego, że Amaru kazał dobrze strzec tego miejsca. To grobowiec Sairiego. Tu jest jakiś napis. To łacina? Nigdy więcej się nie zawaham. Ciekawe, co to znaczy. Ha! Jest też jakiś klucz. W porządku. Spróbujmy z czerwienią na północy. Taniec, drzewo, woda, 9. Albo wiele. Tańcząca woda obok wielu drzew. Chyba wiem, co pasuje do tego opisu. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ciekawe, dokąd to zaprowadzi.
Powinnam użyć tych wrót. Te dwie belki powinny być ze sobą połączone. Przekonajmy się, czy mogę teraz wejść na górę. Jestem pewna, że mogę wykorzystać jakoś poziom wody. Sprawdźmy, czy mogę jakoś podnieść poziom wody. Pora wszystko połączyć. Proszę, mamy postępy. Muszę obrócić te belki, ale nie zrobię tego stąd. Muszę obrócić te belki, ale nie zrobię tego stąd. Muszę obrócić te belki, ale nie zrobię tego stąd. Pora wszystko połączyć. Pora wszystko połączyć. Muszę obrócić te belki, ale nie zrobię tego stąd.
wywrócić te belki, ale nie zrobię tego stąd. Zgniłe jedzenie. Należało do trójcy? Jak oni znaleźli tę jaskinię? Klucz pasuje do skrzyni. Może tam znajdę odpowiedzi. Sairi, zostawiłem tu jedzenie, które możemy zacząć rozdawać naszym pobratymcom. Żałuję, że nie zdobyłem go, zanim poszedłeś na polowanie. W końcu to ja jestem starszy, więc odpowiedzialność spoczywa na mnie. Ale zawsze byłeś równie uparty, co reszta naszej rodziny. Otrzymałem je od trójcy, sekretnej grupy przybyszy, o której ci mówiłem. Obiecali, że dostarczą więcej żywności, ale najpierw będę musiał coś dla nich zrobić. Znajdziesz mnie w starej wiosce za bramą, która miała chronić ludzi przed czerwonym grzybem. Amaru. Jakiej tajemnicy nie skrywałoby to koło szyfrowe, nie sądzę, żeby miała jakiś związek z bieżącym konfliktem. Myślę, że jest starsza i znacznie bardziej osobista. Jeśli będę miała szczęście, znajdę odpowiedź w starej wsi.
wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. To musi być ten czerwony grzyb, o którym Amaru wspominał w liście. Z pewnością jest zabójczy. Opuszczę działo, jeśli przetnę linę. Trójca musiała je tutaj zostawić. To działo może pozwolić mi zniszczyć przeszkodę. To działo może pozwolić mi zniszczyć przeszkodę. Ta brama nie była zwykłym zabezpieczeniem. Skrywała ten grobowiec. Amaru wiedział, że tu jest. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Te zarodniki są zbyt śmiercionośne, żebym mogła tędy przejść, ale nie przebiję się sama przez te bariery. Mogę użyć tych sań, aby ustawić wózek obok działa. Nie.
użyć tych sań, aby ustawić wózek obok działa. Mogę umieścić wózek na saniach. Mogę użyć tej korby, żeby przeciągnąć wózek. 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 Muszę stać na platformie za skrzynią, kiedy wózek dotrze do działa. Muszę stać na platformie za skrzynią, kiedy wózek dotrze do działa. Dobra, to powinno wystarczyć. Thank you.
Boże, tyle trupów. Muszę unikać tych zarodników. Cała ta konstrukcja służy do egzaminowania przywódców Trójcy. Gdyby Amaru szybciej zdecydował się postawić na Trójce, daliby mu wówczas jedzenie, jeszcze zanim Sairi wyruszył na łowy i zginął. Nigdy więcej się nie zawaham. Amaru złożył tę obietnicę swojemu martwemu bratu, posługując się językiem, którego nie znał nikt w Paititi. Znam pewną osobę, która może to wszystko potwierdzić. Nie mam na to miejsca. Teć tu katen bakan. Takaż tak basz kasztyk? Tak sądzę. Znalazłam więcej niż się spodziewałam. Bejdziam baszka tu kultike. Widziałeś tu kiedykolwiek Amaru po tej klęsce głodu? Le co kukimil dzicine? Tym walach tecz matecz upatykubao. Le kakim sairi jam basz szankimi czamaru. Maucz lelo sunahulak hunten weje cok lelo maka sunahi. Tukubach tulaka lujolti kilik shunesahil kukulkan. Dziękuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi pomogłeś. Korianka miała rację. To koło jest dla Amaru ważne. Możliwe, że uważa je za najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Nie mamy żadnego powodu ani prawa, żeby mu je odebrać.
Oddaj. Amaru! Czego chciała ta bezczelna kapłanka? Co? Jak? Daj mi to. Wróciłaś. Czego się dowiedziałaś? Chyba trochę za dużo. Co się stało? Zwróciłam koło szyfrowe Amaru. Te wiadomości nie miały dla rebelii żadnego znaczenia. To było coś osobistego. Pamiątka, która przypomina mu o tym, jak bardzo kochał swojego brata Sairiego. Te wiadomości prowadziły do skrytek, których bracia używali w mieście. Znalazłam w jednej z nich jedzenie, które dostali od trójcy, żeby przetrwać klęskę głodu. Rzecz w tym, że Sairi o niczym nie wiedział, ponieważ był już martwy. Amaru był kiedyś innym człowiekiem niż teraz. Niezależnie od swoich wad, nadal wierzy, że działa w najlepszym interesie Paititi. Wiem. To miasto zawsze było bliskie jego sercu, podobnie jak jego mieszkańcy. Razem z rzeczami, których żałuje.